Mateusz Kaniowski, razem ze mną Amadeusz Ferrari. Niestety bomba wyszedł od razu, nie zdążyłem go prosić o wywiad, więc macie wywiad tylko z Amadim. Siemanko. Cześć. Natomiast dużo nie stracicie, ponieważ już w środę konferencję, którą dla was prowadził. Jeszcze nie zdążyłem czytać opinii o rundkach, ale już usłyszałem od osób z Highliga, że wiele osób pisze, że to były najlepsze rundki w historii. Serio? Kurde, ja ci powiem tak. Ja nie za dużo mogę na jego temat powiedzieć, oprócz tego, że był z Zusie i że jest zjebem. To, że jest zjebem, widzą wszyscy. Wiesz, o co mi chodzi? I tyle. I że jest farmazonem, bo kurde, jak się go tak słucha, to człowiek naprawdę może łyknąć, że kurde, może on jest groźny, a może on coś. Tylko ja też wiem właśnie o nim takie rzeczy, że na przykład co on opowiada, że ma restaurację, że to, widzisz, to nie jest jego Rolex, tu przyjechać wypożyczonym autem. Buję się na farmazonie, jakby buję się na koleżkach, można tak powiedzieć, wiesz, kolega ma wypożyczalnię. Ale dlaczego mówisz, że on nie ma pieniędzy, kiedy ja znowu słyszałem historie inside'owe, że to jest gość zarobiony, że ma dobrą furę, chaty i tak dalej. Nie ma chaty, no jak widzisz, że nie ma chaty, przecież sam powiedział, że nie ma jej kupionej. Powiedział, że tylko ma 200 tysięcy kredytu, a 800 zapłacił sam. Okay. Zrozumiałem, że chata za milion. A auto ma w leasingu, na które ma problem spłacać, ale jakby chuj, już nie wchodźmy w te pieniądze, bo w sumie te pieniądze się zrodziły z tego, że ja sobie kupiłem pieprzony Gucci i to, że on jest od razu biedakiem. Po prostu w dupie mnie jego status materialny, nie? Ale sam poruszałeś ten temat, przecież ja z tego nie wymyśliłem sobie. Że sam to poruszyłem? No tak, mówiąc, że on jest biedny i tak dalej. Ale wcześniej, no w tych dniach. Bo ja wiem dużo jego prywaty, ale ja jestem innym człowiekiem. Ja nie grzebię ludziom w prywatności, w brudach i tak dalej, wiesz. Co takie mogłem powiedzieć, to mogłem, ale nie kręcę mu prywaty. A kurwa, wiem dużo, nie? Wiem dużo, on to pewnie o mnie też trochę wie, no bo to tak już jest, no. A ludzie są tacy, że zadajesz wszystkim ileś czasu, później znam takich, co on zna i po kilkanaście lat i oni wszystko mi o nim powiedzieli. Powiem ci, że mocno mnie też zaskoczył telefon od Zusie, bo tam leciała już totalnie rodzina z jednej i z drugiej strony. Co ty o tym sądzisz? Bo zapytałem cię przy stole, ale też nie powiedziałeś za dużo. Tak. Po co on gada o jakimś robieniu loda przez Zusję, czy coś takiego, że to ona powinna, nie, czy tam o zapachu jego fiuta, że ona powinna wiedzieć najlepiej. To kurwa, on, no stary, czy robiłbyś dziwkę z jakiejś ze swojej byłej dziewczyny? To jest brak honoru. Ten człowiek nie ma zasad, nie ma honoru, dlatego odzywa się tak do wszystkich, nawet do takich person jak trener Mirosław. To gdzie, żeby mieć jakieś zahamowania do byłej swojej dziewczyny? Ja bym w życiu byłych dziewczyn nie obrażał, życzę wszystkim jak najlepiej i tak dalej z moich byłych dziewczyn. No tak już jest, jak się nie ma żadnych zasad, co nie? Niektórzy to lubią i kupują, tylko że to jest wszystko podrabiane, nie? Tak jak dzisiaj przekrzykiwał. Stary, nie wiem jak ty, przysięgam, mnie nigdy głowa nie boli, ale dzisiaj mnie normalnie głowa rozbola, już nie mogłem słuchać krzyku. Krótka przerwa, jedna bateria do wymienienia, więc krótkie cięcie i kontynuujemy tą wypowiedź. Jesteśmy z powrotem, przepraszam, baterie padły, chyba od tego, co mówił Amadeusz, więc wracając. Trener Okliński pierwszy raz ma żywy konflikt z nim, bo zawsze każdy się poddawał przed trenerem Mirkiem. Mhm. Powiedzmy to głośno, nikt nie chciał z nim wchodzić w walkę, a tutaj? Bo każdy zdrowomyślący człowiek wie, że ja mniejszy lub większy, w zależności od punktu siedzenia i patrzenia, szacunek trenerowi Mirosławowi się należy. A taka kurwa gnida, co nic nie osiągnęła i jest pozerem, we wszystkim, tak samo w fajcie, pozer, robi się zabijakę, ludzie to kupują, 15 sekund, kurwa stary. I taki nikt będzie obrażał trenera, bo trener powiedział, że Ferrari by go najebał, nawet bez przygotowania. A trener ma prawo twierdzić, że i po pijaku bym go najebał. I wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było, bo postawiam, że większe jest prawdopodobieństwo, żeby dostał w pierdol niż nie. Nawet jakbym, kurwa, wystrzelony wyszedł. No. I tyle, no. Zresztą zobaczycie sami w oktagonie. Okej, okay, natomiast sądzisz, że to się tak zakończy, czy że trener Mirek dopiero odpali swoje działa na Facebooku, bo tam jest jego gówna moc? Wydaje mi się, że on jest zbyt dużym gównem, żeby trener Mirosław poświęcał mu swój czas i uwagę. Trener Mirek po prostu teraz będzie miał większą motywację, żeby mnie odpowiednio zaszczuć na niego, a ja wiem, po co wychodzę do oktagonu. I ja widziałem go w oktagonie. Z bliska, bo jednak siedziałem tam w pierwszych rzędach i co dostrzegłem w oktagonie, jest bardzo duża presja, jak się wychodzi do oktagonu i jak już się jest w środku i widziałem, że ta kurwa nie trzyma tej presji i że jest mu niedobrze i że robi mu się słabo, a ja bardzo dobrze wiem, po co ja tam wyjdę i po co ja tam wchodzę i ja to lubię. Kiedyś nie wiedziałem, z czym to się wszystko je, bo jednak wydawało mi się, że skoro się pobiłem ileś razy na ulicy, to znaczy, że w oktagonie będzie to samo, a to są dwie inne bajki.
No i to jest ta spora różnica, że tak naprawdę nie ma żadnego doświadczenia, chyba że liczyć te 15 sekund. A ja spędziłem tam około godziny czasu. Więc uważam, że te kursy bukmacherskie są prawidłowe, no. Ale ci się głos zmienił, jak zacząłeś o tym mówić. Nie, wiesz co, bo powiem ci szczerze, że zgazowany napiłem i chciał mi się beknąć i tak przytrzymałem. Dziękujemy za to, że tego nie zrobiłeś. Kontynuując, powiem ci szczerze, że to były dziwne rundki, ponieważ też bardzo często byłeś przekrzykiwany. Pierwszy raz w życiu Amadi dał się komuś przekrzyczeć. No ale kurde, ja nie będę krzyczał się, przekrzykiwał z kim, stary. Akurat z każdym osobą, z którą prowadziłem, nawet z Polakiem, umawialiśmy się podczas, że tylko nie przekrzykujmy się, bo ja lubię wyrazić swoje zdanie. No ale widziałeś, jaka to była mała... To jest małpa, głupa, nie wiem, kurwa. Ja myślę, że ma przećpany umysł. Z tego, co wiem, aktualnie nie napierdala twardych, ale swego czasu wiem, że tego dużo zażywał i może po prostu ma mózg jak ser szwajcarski, dlatego jest taki przyjebany, nie? Tak uważasz? No jest bardzo przyjebany. Uważam, że on... Tylko dużo ludzi ma go za debila i głupka, a on w tym całym swoim debilizmie jest sprytny, bo zobacz, jak on ładnie manipuluje, stary. Są nagrania, ucieka, to jest kurwa czarno na białym. Ale on to tak przedstawi, że tak słuchasz, kurwa, w sumie może tak było. Okej, okay, podbiegłeś do niego, żeby go uderzyć i zatrzymał cię stół, co wytknął ci jeden z widzów. Ale jak to dokładnie? On też się cofnął do tyłu, obejrzałem sobie to. Nie było możliwości, musiałbym przeskakiwać przez stół. On się cofnął do tyłu. Wstał i się cofnął do tyłu. No to nie poszedł do przodu, nie poszedł do przodu. Zresztą... Nie cofnął się do tyłu. Powiem ci tak, no tak. Cofnął się, ja podbiegłem, przeczytałem, że jest to wyreżyserowane, to wam gwarantuję, że nie jest wyreżyserowane. Naprawdę, po pierwsze miałem go ochotę uderzyć z tamtego liścia, ale włodarze nas poprosili, żebyśmy do walki po prostu nie używali rękoczynów. No ale chciałem go jebnąć, chciałem go pierdolnąć po prostu, nie mówię, że chciałem go zabić. I zatrzymał cię stół. Zatrzymał mnie stół, no i on się cofnął. Ale najpierw rzuciłeś butelką, która nie była celna. No, z celnością dzisiaj było słabo. Nie, pizzą go rzuciłem najpierw. Pizzą? To był kawałek pizzy, no. Jedzenie rzucasz. Kurde, bo początkowo wydawało mi się, że... Ja się zastanawiałem, czemu nadgryziony kawałek pizzy leży na tym stole i ty go nie jesz? I to było po to. Nie, no jadłem sobie pizzę przed po prostu, bo trzymam dietę, no. No dobra, nie trafiłeś pizzą, nie trafiłeś butelką i nie zdążyłeś trafić pięścią. Doszło do stare downu na sam koniec, ja specjalnie założyłem hełm i myślałem, że coś się będzie działo, a tutaj nic. No, jak jeśli zapowiedział, że mnie nie uderzy, no to ja go trzymam za słowo, tylko że ja biorę też pod uwagę to, że jest troszeczkę nieobliczalny, że mówi jedno, robi drugie, rozumiesz mnie? I że dużo w Armazonii i miałem takie coś, jak na niego patrzyłem, że ciekawe, czy kurwa jednak... nie zrobi czegoś z zaskoczenia, nie? Ale tak po chwili zobaczyłem, że tym razem jest uspokojony, że nie planuje nic, co nie? A samemu, jakbym uderzył kogoś z partyzanta, chyba czułbym się z tym źle. A ja go zmielę w sobotę, przy wszystkich. Więc, wiesz... Z drugiej strony podbiegłeś do niego, żeby go zdzielić, gdyby nie jest? Bo każdy ma swój ląd, kurwa, wiesz. Obraża, obliża. A czy... To może dodaje pikanterii... Dla widzów, rozumiesz mnie? Ale to by miało sens w momencie, jakbyśmy mogli się od razu skonfrontować. A tak, kurwa, siedzieć i wysłuchiwać dziwku szmato tego, kurwa. To wiesz, no to się człowiek lekko gotuje, tak? No nikt nie lubi chyba być obrażany. Wiadomo, że jego słowa mnie nie ruszają, ale jednak przekrzykuje, obraża, kurwa, męczący. Stary, mnie rozbolała głowa od tego jego darcia ryja, a mnie nigdy nie boli głowa, więc... To jest dziwne, nie? Stanąłem na wysokości zadania, żeby załatwić wam specjalne zasady, żebyście się mogli kopać po głowach i uderzać łokciami. Ej, w ogóle... Jak wiedziałeś? Co wiedziałeś? Ja wiedziałem. On powiedział wczoraj albo dzisiaj na Instagramie, że mnie o to spyta na rundkach. Ja sprawdzam jego Instastory, nie będę kłamał, że nie. Ja sobie pomyślałem od razu, kurwa, oczywiście, że tak. Tylko sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było, jakby ktoś wpłacił na cele charytatywne. A, że tak się złożył, że Polak tych 20 tysięcy nie wpłacił, a próbuje zwalić na mnie. To co? Akurat sprawa załatwiona. 40 tysięcy pójdzie na cele charytatywne. Zajebiście. Zajebiście. No i fajnie, bo jeżeli któryś z was padnie, to drugi będzie mógł go kopać, a to są ciekawe zasady. No i tak bym tak zrobił, a miałbym dyskwalifikację. Jeśli nadarzy się okazja, to wiadomo, że będę po nim skakał, ale ogólnie jestem gotowy go zmienić. Uwierz mi, że jestem gotowy.